Witam Ciebie w ten wyjątkowy czas, w czasie, to którym albo przed którym być może będę miał okazję, przyjemność i zaszczyt wyrazić mój przekaz serce do serca w odniesieniu do Ciebie, osoby, która to ogląda. Więc przede wszystkim chciałbym życzyć Tobie na ten czas wszystkiego co najlepsze. Niech święto, które jest przed nami, będzie reprezentacją wszystkiego tego, co przychodzi na co dzień, gdzie być może każdy dzień będzie dla ciebie od tej pory świętem, czego z całego serca ci życzę, a ty, mając świadomość Twojego potencjału, zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę codziennie możesz być tym. W cudzysłowie świętym Mikołajem, który daje innym uśmiech, pozytywne emocje, wspaniałej jakości komunikację, która wspiera, inspiruje, motywuje i swoje czyny, które zmierzają do realizacji potencjału, gdzie jesteś przykładem dla innych osób, nie tylko tych najbliższych. Natomiast na sam czas świąt chciałbym przede wszystkim życzyć Tobie czegoś takiego jak świadomości, tego wspaniałego czasu, który tworzysz. Nie ze względu na tradycję, ale przede wszystkim ze względów dla ciebie ważnych, z powodów dla ciebie ważnych, istotnych, które są w tobie i są w Twoim sercu. Chciałbym Tobie życzyć bardzo świadomego czasu z najbliższymi, najważniejszymi dla ciebie osobami, w tym również i z samym sobą, z samą sobą, bo powinno być tak, że jesteś dla siebie niesłychanie ważną, jak i najważniejszą osobą w życiu. Chciałbym życzyć Tobie czasu pełnego miłości do innych, ale przede wszystkim do siebie. Chciałbym Tobie życzyć e, dużej, ciekawej e, ilości e, aktywności, która będzie równoważyła być może i uprzyjemniała oczywiście ten wyjątkowy czas z, pe, z wielu względów, też ze względów również e, zadowalania swojego podniebienia, który, tak jak mówię, może być zrekompensowany czy zrównoważony dużą ilością ciekawej aktywności w bardzo ciekawym towarzystwie. Tego z całego serca Ci życzę. Życzę Tobie również e, spokoju i regeneracji i odpoczynku od wszystkiego tego, co być może na co dzień Ciebie e, pobudza i wpędza w stres. I życzę Tobie również kreatywności, bo zauważ w takich wspaniałych chwilach Przychodzi ta kreatywność, przychodzą wszystkie te pomysły, które mam nadzieję uchwycisz dla dobra swojego i swoich najbliższych. Z tej okazji przygotowałem dla ciebie coś takiego jak medytację, prowadzoną, która właśnie na okoliczność świąt jest dostępna zarówno na jednym, jak i drugim kanale YouTube, jak i w mediach społecznościowych w których oglądasz ten mój krótki przekaz. Jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. Serdecznie pozdrawiam. Trzymaj się, cześć.